A w dzisiejszym tutorialu ja wam pokażę, jak można wymodelować liście. Właściwie to mógłbym z rysunku go wymodelować, ale ja uważam, że lepszą rzeczą będzie, jeżeli wymodeluję go z głowy. Bo taką rzecz się da zrobić i naprawdę pięknie wychodzi. Wymodeluję go za pomocą spline'a. Mam jeden projekt, który chciałem wam pokazać. To jest to, co ja modelowałem. Dom po niemiecku. Żuraw modelowałem ze zdjęcia. Tak, akurat z głowy modelowałem. No ja chciałem mojego brata wymodelować, ale mi coś nie wyszło. Jeszcze jeden taki projekt chciałem pokazać, co mi się podoba. Najbardziej mi się podoba to dobre oświetlenie zastosowałem. Poniżej tam był jeszcze dobry model, lepszy niż ten. O, mam. Ten model mi się podoba, świetnie mi wyszedł, bo można ustawiać parametr oświetlenia w 3G Maxie. Silnik renderujący to był Mental Ray. Dlatego otrzymałem taki efekt. Dobra, zajmijmy się modelowaniem liścia. Tworzymy sobie line, zaznaczymy opcję Auto Grid. I dobra. Zacznijmy rysować kształt. Jeżeli chcemy zmienić kształt spline'a, żeby był gładki, to lewy przycisk myszy i Alt. To znaczy, przytrzymujemy lewy przycisk myszy, puszczamy, rysujemy dalej. Przytrzymujemy lewy przycisk myszy, odznaczamy. Dobra. A teraz dajemy opcję Mirror. Nie, inaczej to zrobię. W zakładce to przechodzimy na spline. Trzeba będzie zaznaczyć spline'a. Tutaj po prawej stronie jest ten panel do narzędzi. Dajemy opcję Mirror, ale trzeba zaznaczyć kopię. On przekopiuje spline'a, ale w przeciwnym kierunku. No i teraz trzeba będzie połączyć te dwa vertexy za pomocą opcji Weld. Czyli spawanie. Wartość trzeba ustawić. No, iż nam zespawał, to samo tutaj. Ale żeby narysować nową krzywą od tego punktu do tego, trzeba użyć funkcji break. To znaczy odłączanie. Właściwie to znaczy złamać po angielsku, ale to ma inne znaczenie w 3G. Dobra, dajmy break. To samo tutaj break. I wybieramy funkcję connect i przeciągamy lewym przyciskiem myszki i klikamy tutaj. A teraz, żeby dodać nowe punkty, to wybieramy sobie opcję o nazwie refine. A teraz trzeba będzie tu przejść, klikamy na to, zaznaczymy lasso, aby wygodnie zaznaczyć lasem te punkty. Klikamy break, bo inaczej nie moglibyśmy opcji connect użyć. Dobra, potem jedziemy tutaj oraz jedziemy tutaj. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem wam powiedzieć. Jeżeli chcecie przeciągnąć ten punkt, to musicie zaznaczyć lasem, aby można było całość przeciągnąć, jak będziemy liście modyfikować. Ale żeby to było szersze, to damy opcję skalowania. No i teraz będziemy mogli przeciągnąć. To jest też ważne, aby ustawić. Ale to nas nie interesuje. No to dobra. Zaraz wam pokażę, co będziemy musieli potem zrobić. Dobra, teraz ten wierzchołek. Zgadnijcie, jaki modyfikator wybiorę, aby otrzymać liść. Daję go modifier, path, spline edition, modyfikator surface, modyfikator powierzchni. Taran! I otrzymaliśmy piękny kształt. Tu mamy opcje, które możemy wybrać, ale to nam nie pasuje. Tutaj ustawiamy ilość. Steps to jest ilość dzielenia na wierzchołki. Więcej wielokątów tego jest. Grajemy convert grid patch. Konwertujemy tego łak. No i gotowe. Mamy piękny liść. Łaki też możemy edytować. Akurat to mi coś nie wyszło, Ctrl Z.
Tutaj są jakieś niepotrzebne punkty. Jak widać, mamy otrzymanego przeze mnie liście. Tutaj możemy dodatkowo zaznaczyć opcje. Ale to nie jest takie konieczne. Tutaj mamy handel, jeżeli ktoś chce użyć tej opcji. Uwypuklić można kształt liście za pomocą opcji handel. Suwaki. No i liść jest piękny. Można dzięki temu nadać realistyczny kształt tego. Teraz liść będzie nam wyglądał albo jak bez, albo jak lilia, albo jeszcze jak cokolwiek. Liść klonu też można wymodelować. Wezmę sobie jeszcze, wybiorę jakiś kolor, najlepiej zielony. Get material. Standard i wybierzemy sobie kolor zielony. Żeby dodać jeszcze błyszczenie, to wybieramy specular leather glossiness. Ja tam dam na shade, jak mogę. Na cieniowanie zwykłe. Tu zaznaczamy, tu shade. Teraz wyrenderuję, zobaczę jak to będzie wyglądało. No, ładnie. Ale jeszcze jakbym ustawił force to sidek, pal, global illumination, ale nie na tym się skupmy. Renderowanie omówimy bokiem w innej lekcji. Tutaj chciałem wam pokazać, co można osiągnąć przy używaniu 3D Maxa, modyfikatorów krzywych i innych. Ja bym jeszcze trudniejsze rzeczy wymodelował, ale to jest wystarczające na dzień dzisiejszy.